Grazie Palif. Gdzie jest wjazd? Chyba tam jest znak. Mamy tutaj Enter. Więc załadujemy się po paliwo, ale trochę kiepsko tu jest zrobione. To jest ta stacja paliw, gdzie jak zatankujesz, to to nie za bardzo jest jak... Choć ja wiem. Nie, objadę. Objadę, dobra. Po prostu chcę teraz wziąć paliwo, zjechać na parking, zjeść coś, wziąć sobie shower i jechać dalej do klienta. Co my tu mamy? Pompę. A, będziemy pierwszą z brzegu. Pierwszą z brzegu, co było blisko do sklepu. Okej, pompa 17 jest nasza. Okej, niech sobie chwileczkę pochodzi. Damy mu wyższe obroty, żeby się tak nie ajdlował na niskich. O ja. Dobra, stan licznika trzeba zapisać i iść się tankować. Tak, resztka zupy się grzeje. Żeby mieć słoik, jak zakręcę, to się zaśmierdzi, co nie? A na obiad już kończę drugi słoik. Barszcz biały? Tak, barszcz biały. Tak to jest. Tak, z grubsza go opukam, ale jest czysty. Jest czysty. Silniki chodzą, buczą te traki, jest czysty, także zupa się grzeje, zaraz jemy i idę się szybko wymyć i z powrotem w trasę. Na czarną godzinę kupiłem sobie dwie kupsówki, jakieś takie zupy chińskie. Mówią, z braku laku. Dobre i to. Na razie mam jedzenie, bo jeszcze mam chleb do chleba, jogurty, łazanki. Także jeszcze tam 3 dni będzie co jeść. Ale jak mi zejdzie 5 dni, czy tam ileś w trasie, no to będę się musiał już posiłkować na jakimś żarciu z tego. No. Ze stacji paliw czy z Walmartu, gdziekolwiek. Dobra. Zupa jeszcze 2 minuty. Nie chcę mi się wyciągać garka i gazu, żeby grzać na tym. Dlatego czasami na leniucha idę i grzeję w mikrofalówce. Ja wiem, że to nie jest takie zbyt zdrowe, ale kurę dzisiaj, co dzisiaj jest zdrowe? Wszystko nawożą, pryskają. Satelity, nadajniki, telefony komórkowe, wszystko nam tak daje popalić, że nie uchronimy się przed tym. Pewnie, że można troszkę, ile da rady, tak, jedzenie ekologiczne, grzanie na gazie, no troszkę się można uchronić. W jakimś tam stopniu, w małym procencie. Dobra. Zupka się grzeje i zaraz zmykamy. Także zobaczę, czy się odezwę jutro na miejscu już, bo praktycznie już ciemno jest. Już jest ciemnica, także nagrywanie w nocy już nie będzie takie ciekawe, bo ciemno. Przelecę Fort Worth, Dallas, zobaczę przez centrum, czy może bokiem, obwodnicą 635, jak dobrze pamiętam, nie jestem pewien. Zobaczymy. W trakcie jazdy podejmę decyzję, czy jechać przez centrum, czy bokiem. Zobaczymy, jak trafik będzie.
jak Google pokaże z trafikiem. Także coś do potem. Tak, to nie ma. W głowie to ma w nogach. Wracałem się po ręcznik. Zapomniałem ręcznika. A jak wróciłem do łazienki, to stwierdziłem, że się zapomniałem wziąć chemię. Żadnego szamponu, żadnego mydła, szczoteczki ani pasty. Znaczy tu jest mydło takie. Płynie bardziej w piance, a nie w płynie. No to się niby wymyłem im głowę i nawet zębów nawet nie mogę być. Ale więc przyjadę do klienta na miejsce, to przed snem kłaki się wymyje. Tak to jest, jak człowiek się rozmyśli i o czym innym i zapomina o tym, co robi w tym momencie. Ale cóż, jest jak jest. Stare szmaty. Próbuję, żebym z niczego nie zapomniał. Mój prywatny. Nie się nie wysuszy na łóżko, także jest ok. Telefon, słuchawka i można spadać. Można spadać. Także uciekamy. Już tym razem to naprawdę do jutra. Czy następnego razu. Bałaganu po sobie nie zostawiłem. Jest ok. Dobra. Niebo czyściutkie. Pogoda wyśmienita. Także jeszcze nie mam żadnej wiadomości odnośnie towaru. No ale zobaczymy. Sila położę w rogu, bo on chciał, żeby Sila zostawić. A i tak to jest. A, jedną ręką to się źle robi. Światła. Ciekawa sprawa. Raz, dwa, trzy, cztery światła. A, fajna rzecz. Dobra. Spadamy. I cofamy. Tu mają jakiegoś
też klina. Bardzo go nie podkładam, bo później ciężko wyciągnąć. Trzeba młotkiem walić, bo lekko koło najedzie i przyszczypie klina. Trzeba czekać. I wjeżdżamy na 20. Do celu 81 mil. Także pociągłem tutaj trochę na skróty, ale ta droga była troszkę z ograniczeniem tego wagi do 56 tysięcy. Ja tyle nie ważę, co prawda, bo jestem pusty, ale tam była mowa o masie całkowitej, o gros, więc tak pojechałem, ale ten znak zobaczyłem dopiero jak skręciłem i to jest właśnie to, czego nie lubię. Skręcasz w lewo, jedziesz, patrzysz, jest znak, a ja już na tej drodze jestem. Nie rozumiem takich znaków, które są już po skręceniu, a nie przed, gdzieś na krzyżówce. Trochę to dziwne, ale trudno. Czasami tak się zdarza, no i tego nie lubię, bo człowiek później już, co ma dalej robić? Mam cofać do tyłu na krzyżówce, wyjeżdżać tyłem do krzyżówki, to jest bez sensu. Ale jeździły też tam traki, więc jakieś co wozi ziemię i jakaś tam beczka, także były to sprzęty też o niemałej masie całkowitej. No nieważne, jesteśmy już na highwayu, na Interstate 20. No i Dallas polecimy lekko ringiem północnym, 635, tak jak jechałem wczoraj w nocy do klienta. Tak samo się będę wracał. Praktycznie tą samą drogą do Grapevine. Także dosyć będzie dobre podciągnięcie, bez większego kombinowania. Także opuszczamy tą 80-tkę. A, bo z 20 na 80 się wbijałem. No i teraz te 80-tki. Do celu jeszcze mamy jakieś 33 mile. Pokazuje nam wujek Google. Więc jeszcze jakieś pół godzinki dobrej jazdy. Co na razie trafik się dobrze szura, wszyscy jadą elegancko, więc nie ma żadnych zbędnych przestojów, także jest dobrze. No, jeszcze mamy 21 mil do celu, kawałek po ringu i zobaczymy, ile czasu stracę na załadunek. Myślę, że tam długo nie było. Tam do godzinki byłem załadowany. Więc mam nadzieję, że jeszcze 2 godziny na podjechanie do klienta. Na dzisiaj mam 5 godzin i kwadrans. To jeszcze 3 godziny i kwadrans mogę jechać. Nawet 3,5, bo to do 70 godzin. I tak schodzące nic nie dają. Tak, 3,5 godziny będę mógł jeszcze podciągnąć. Może więcej, zobaczę, o której dojadę do celu. Także zobaczymy, wszystko się dowiemy już niebawem.
zajęty. Nie ma za bardzo dla mnie doku. To co wolne, to jest zawalone paletami. Prosił mnie, żebym stanął koło, z boku koło ściany i da mi znać, kiedy będzie gotowy. No dobra, no to co, w tym tam patraki stoją, ale przytulę się do nich i tyle. Przejazd tam jest. Także tą drogą. Tą drogą wjeżdżają, tam naokoło budynku się jedzie i się wyjeżdża tam z tamtej strony. Jest taka jakby jednokierunkowa. Przejazd jest, jest, więc czekam. Czasami tak jest, że trzeba zrozumieć drugiego, że jest sam los tego. Nie rozdwoi się, nie rozstroi, więc jest czas, żeby posprzątać trochę w kajucie, bo nawet ten łóżka nie złożyłem. Jak rano wstałem, tak poszedłem się spytać, kazał cofać, cofnąłem i tak siedziałem już za kierownicą, grzebałem w internetach, ale jest ciepło, wam powiem, ciepło jest, bo jest temperatura lokalnie jest 13 stopni na plusie, oczywiście słonecznie, no jest słonecznie, niebo czyste, więc Teksas jest Teksas, kurde, ja lubię Teksas, mistrzostwo. Dobra, trzeba coś zjeść i ten atlas schowamy, przerabiałem ścieżkę, tak jak pokazywał mi Google, pokazywał lepiej jak GPS, on mi na 30 pchał do centrum, nie wiem czemu ten GPS takie numery pokazuje, nie jestem z tego GPS-a zadowolony. Następny jaki kupię, choć ten jeszcze chodzi, dlatego tak się waham, to wezmę Garmina. Dużo osób chwali Garmina, wezmę też Garmina i już. Mistrzostwo tym blisko. Strawberry i melon. Bardzo pyszne. Tylko że słodkie. Dobra. Trzeba się brać za konsumpcję. Tak, łazanki się przygrzały. Zupę już ostatnio zjadłem wszystko. Nie trzeba się brać za drugie danie. Coś do popicia. Albo nie. Weźmiemy sobie jakiś oręż. Jakiś oręż. O. Także zjem i będę się nudził, czekał. Jak długo, nie wiem. Ale chciałem się ci załadować, jeszcze ujechać do jakiejś pompy, gdzie jest prysznic i tak dalej. No i tam przekręcić pauzę. Półtora dnia i tyle.